Maciu choruje od urodzenia na ciężkie porażenie mózgowe dziecięce. Jego mięśnie nie są wykształcone na tyle silne, dlatego doszło do tak dużej skoliozy. Ta skolioza wynosiła 130 stopni. W Polsce nikt się tego nie chciał podjąć. Dopiero lekarze po konsultacji w Stanach powiedzieli, że podejmą się tego i że trzeba to zrobić i że przede wszystkim da się to naprawić. Maksiu przeszedł w listopadzie bardzo ciężką, skomplikowaną operację, która trwała 11 godzin. Operacja się zakończyła z wielkim sukcesem. Przed tą operacją życie Maksia było bardzo zagrożone, ponieważ była obawa o jego serce, jego płuca. Operacji podjęli się lekarze ze Stanów Zjednoczonych, z kliniki doktora Paleya na Florydzie w Palm Beach. Prognozy są bardzo optymistyczne, ponieważ organy w trakcie tej pierwszej operacji zostały uwolnione, także to ryzyko i niebezpieczeństwo, które było obciążone na serce, na płuca, więc tego już po prostu nie ma na dzień dzisiejszy. I przede wszystkim dążymy do tego, żeby Maksiu z powrotem usiadł. Termin miał być po pierwszej operacji pół roku. Mieliśmy mieć co najmniej oddechu. Niestety czas nas goni i lekarze chcą to zrobić szybciej, już teraz właśnie przełom marca, kwietnia. Do tego czasu potrzebujemy zebrać ogromną kwotę. Maksiu jest na portalu Się Pomaga. Ma tam utworzoną zbiórkę. Na koncie Maksia jest uzbierane 290 tysięcy. Niestety koszt obydwóch operacji to jest ponad 1 000 000 zł. Ogromna jeszcze ilość pieniędzy jest potrzebna do zebrania, żeby zrealizować ten kolejny cel tej drugiej operacji. Jesteśmy uzależnieni od tego, ile się uzbiera i do kiedy uzbieramy tą kwotę potrzebną. Też jest bardzo kluczowe to, żeby ta druga operacja się odbyła, żeby nie zniszczyć pierwszych efektów tej pierwszej operacji. Moim marzeniem jest przyjść do domu i nie słyszeć płaczu dziecka, tylko po prostu zadowolenie i uśmiech. Móc go właśnie wziąć go na spacer i pojechać z nim do parku. Czy Maksiu rozumie, jednak nie mówi i nie ma takich prognoz, żeby mówił kiedykolwiek, ale bardzo dużo rozumie, bo pokazuje nam to w różny sposób. Kiedy była rozmowa o operacji, to opłakał. Zapraszamy mieszkańców Jaworzna do zaangażowania się i wsparcia zbiórki Maksia.